Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Work and Study Resources Soviet Republic. No i tak, ostatnio powstała Bogatynia, a dzisiaj mam takie plany, abyśmy wreszcie zaczęli jakoś tam bardziej konkretnie zarabiać, że tak powiem. Czyli cegielnie, powiem wam, fajnie, bo możemy przewozić, myślę, że na spokojnie tutaj wodą cegły i nie powinno być z tym jakichś problemów. No i mamy mnóstwo węgla, nie? Także moglibyśmy, wydaje mi się, na spokojnie jakoś tutaj to sprytnie poprowadzić i wtedy ogarniemy to jakoś. Pytanie brzmi, gdzie my postawimy tą na razie, tą cegielnię. Dziękuję wam za wszystkie komentarze i za lajki. Cieszę się, że jesteście ze mną. No i kurczę, rzeczywiście nie skupię się może teraz na nowych miastach, bo mamy 4 miliony. Tutaj mam nadzieję, że też to zacznie działać wszystko i zaczniemy też na tym zarabiać jakoś. Ale to zobaczymy, zobaczymy. I co, na początek na tych Katowicach się skupimy i nie, jak zrobią jeszcze... gdzie my tutaj mamy? Gdzie to jest? Kurczę, bo mi gdzieś to zniknęło. Nie, tu jest. Jak ogarniemy z tą ropą, to zaczniemy wysyłać im za granicę, co też będziemy mieli pieniążki. Także dzisiaj spróbujemy się zająć tą cegielnią. Nowe osoby oczywiście zachęcam do subowania, dzięki temu jesteście na bieżąco z odcinkami i wtedy nic nie przegapicie. Gdzie mamy tą cegielnię? Oczywiście każdy lajk i komentarz śmiało też możecie zostawić, ja zawsze wam odpowiem. I zawsze możemy podyskutować na jakieś tutaj sprawy O, mamy dużo, widzę tych nagle, spoko, z giereczką. Ale myślę, że najprędzej to by było zrobić cegły z takie tutaj, o. Jakoś tak to się ogarnie. Kurczę, tylko jakby to... żeby to działało tak, jak być powinno. I dobrze by było, żeby tutaj sobie szły te cegły, bo cegły nie możemy, trzeba będzie to przewozić pewnie. Chociaż tu mamy, o kurde, to jeszcze inny w ogóle port. O, w mordę. To niedobrze akurat jest tym. Ale moglibyśmy do Cieszyna wtedy sprowadzać to. Kurde, jakby to zrobić? W ogóle czy mamy jeszcze gdzieś węgiel? Mamy, no najlepiej tutaj by było, nie ukrywam. Jeszcze tu mamy, ale nie mamy gdzie tutaj tego za granicą robić. O kurde, to troszkę gorzej. Trochę gorzej. A drugiego portu chyba nie wstawimy tutaj, no nie ma jak. Idziemy tutaj do Towarowy. No właśnie. Przecież taki mały, ej, no taki mały to powinien się zmieścić. Według mnie. Nawet tutaj. Chociaż... O kurde. O nie, da się, dobra. Skoro się da, to ja bym go tutaj zrobił. Dobra, super. Poprowadzimy drogę. Jeszcze nie wiem gdzie. Najlepiej to by było tutaj zrobić tą cegielnię. Żeby ona była bezpośrednio połączona, to byśmy naprawdę dużo na tym zaoszczędzili. Także... Zaraz to tutaj ogarnę. O, no i nawet to się jakoś tam zgadza. Dobra. Walniemy sobie to tutaj. Poprowadzimy na spokojnie prąd. Teraz mnie tylko zastanawia to, jak mamy to przesypać. Stąd wychodzi, stąd... O kurde. Dobra, może coś w ten sposób. Tak, niezbyt. To może w ten sposób, zaraz zobaczymy. O! Co to tak? Kurczę, świergoczy, że produkcja zatrzymana. Okej, i mam nadzieję, że teraz... Ach, bo te pojazdy pewnie, one tak... hałasują. To dlatego tak. Dobra.
Weźmy tu. I teraz powinno się udać, nie wiem, czy taki kawał, pewnie nie. Ta, tutaj potrzebujemy jeszcze, ale powiem wam, że to powinno wyjść mimo wszystko. Weźmy sobie to, ustawmy tu. No i co? Ej, co jest? Przecież to powinno iść. No, zbyt długi, wiem. Dobra, i teraz, o, dobra. Spoko, czyli będzie to działało. I jeszcze bym chciał na pewno, o jest, na cegły 200 tysięcy rubli. Dobra, kupimy, nie ma problemu w sumie. Tu, tak, czekaj, załaduję cegły. I wyładunek tutaj zrobimy. I powinno być git. Także ten przypłynie, mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś bugowało. Oraz dobrze by było tutaj, no najlepiej tu jakoś poprowadzić drogę. O, zakończono badania, dobra. Zarąbiście. Zatrzymujemy grę i niech będzie teraz. Puu, gdzie to było? Nie metalurgia. O kurde, muszę spojrzeć, bo już nie ogarniam. Gdzie my to tutaj mamy? No, projekt rafinerii jest i jest. Świetnie, na maksa ludzi i niech robią. Dobra. I teraz tak, gdzie my to poprowadzimy? Kurde, żeby ta droga gdzieś tu w miarę blisko. Nie wiem, czy tu. W ogóle dobrze było te paseczki tu zrobić. No ta. Jak zawsze, problemy, dobra. Zrobimy to po prostu w ten sposób. I tyle już. Coś takiego. I dobrze by było przystaneczek. Przystaneczek po to, żeby ludzie tu sobie bezproblemowo... A, no i tu możemy, właśnie. Pisaliście mi o tym, ja nie wiem czemu człowiek tego nie wykorzystuje, bo naprawdę to ułatwia życie. O. Dzięki waszym poradom człowiek naprawdę dużo się dowiaduje. Możemy tutaj tak jeszcze zrobić. Także co? O kurde, no tu jest tych robotników dużo. Weźmy sobie autobus. O, 10 osób. Ale on już przynajmniej będzie jeździł w miarę szybko. A za dolary? Autobus. Kurde. Trochę lipa, dobra. To weźmiemy sobie mimo wszystko te ciężarówy. Z 4. Dobra, dawać stąd. Zabieramy robotników. I tutaj wyładunek, dobra, wysiadanie. I aha, no i tutaj możecie jeszcze, tak jest. Dobra, jeździmy. Pyk, pyk, pyk. Jeździmy, panowie, zabieramy robotników czym prędzej. I to powinno działać. Aha, no i tak jeszcze prądu zapomniałem dodać. Gdzie ten prąd? Tu jest, okej. Pyk, pyk. Niech będzie tutaj, do naszej podstacji. O. I teraz powinno wszystko śmigać. Okej. No i fajnie. Mam nadzieję, że to zacznie nam działać, przynosić zysk, ponieważ rzeczywiście zaczynają nam się kurczyć powoli pieniążki. Powolotku, ale no, zobaczymy. Dobra, jadą. Świetnie. 10 robotników. I ciekawy jestem, ile nam to będzie przynosiło pieniędzy, bo tu mamy 1500 ton. Także powinno dosyć sporo. Zobaczymy.
No i przydałoby się, kurczę, tutaj też pociąg jakiś zrobić, tylko że do Zgorzelca to ja tego nie widzę. Ładnie, nawet tych osób tutaj pracuje całkiem, całkiem. Moglibyśmy tak naprawdę zrobić jeszcze jedną cegielnię, jeśli by to nam wystarczyło. Zrobić na przykład, a nie, no moglibyśmy tu zrobić i by po prostu albo zawozili coś takiego. Trzeba się zastanawiać, jakby to by było, dałoby się jakoś połączyć. A tu by się dało. O kurde, nie głupie. Nie głupie, powiem wam. Dobra, zrobimy ją. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Materiały sypkie. Tu zrobimy sobie. Zaraz. No, 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 no. Kurde. Jakoś bym to chciał połączyć. Och, no co za. Dobra, inaczej to zrobimy. Akurat mi się tutaj postawiło źle ta elektryczność, ta linia. Co jest? A, to. Jakieś głupoty tu człowiek robi. Dobra, weźmiemy sobie teraz, po prostu postawimy to. Co jest, kurde? A, bo musi być to tak blisko, no rozumiem. I teraz tu sobie wezmę linię. O. I pyk, dobra. A tutaj zrobimy sobie po prostu w ten sposób. Mam nadzieję, że. O, dokładnie. O to mi chodziło. Tu jeszcze przydałaby się jakaś droga. Nawet taka, wiecie, od biedy. Kurde. Zaraz, 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 ja tutaj to już zrobię. Żeby nie było problemów. Ojejku, dobra. I tu zrobimy po prostu o. W ten sposób. Bo tutaj co? Też by się przydała droga jakaś. Żeby jak będzie się to jarało, to żeby mieli. O, tutaj to już w ogóle się nie da. Kurde, jakby to zrobić? Chciałem, żeby to całkiem, całkiem jakoś wyglądało, ale. O, dobra, da się. Wszystko się da w tej grze prawie. O, no jest. Dobra, to działa. Węgiel już też jest, super. I dobrze było tutaj też jakoś to zrobić. O, elegancko. Ja tu jakby się jarało, to oni po tej dróżce tutaj przyjadą. Także teraz będę musiał coś zrobić, żeby tych ludzi jakoś bardziej wysyłać. No nic, kupimy jeszcze w takim razie trochę tych pojazdów. Z czasem sobie ich. Nie wywrotki, co ja. Po prostu więcej tych pojazdów i tyle. Pyk, z tym kontrolem też super sprawa. No i zobaczymy. Na razie tu 12 tylko pracuje, tu 10. A to niech robią, no. Nie, no, nie powinno być źle. Powinno nam się to też szybko w miarę zwrócić, te inwestycje. Ile ta cegielnia w ogóle kosztowała? 50, no tak, no to to. Żeby nam się pół miliona, żebyśmy zarobili, to było spoko. Mamy 200. No, parę takich kursów będziemy mieli ze 100 tysięcy. Także na no, spokojnie. Grunt, żeby ci ludzie pracowali. I na tym myślę, że powinniśmy wyżyć jakoś. Bo wtedy, że pamiętam, że na cegłach też się dało. Szczególnie, że i tak mamy nadmiar tego. Moglibyśmy tutaj mieć tak naprawdę mnóstwo tych portów.
Dobra, ci rozumiem, że to działa wszystko. Tak, płyną. Dobra. Tu mamy jeszcze opole. Kurczę, żeby się dało jakoś tych ludzi tutaj. Czekam na te lepsze autobusy. Nie ukrywam, że to nas mocno blokuje. A tak to jakoś tam idzie to. Dobrze, dobrze. Niech robią, niech robią. Ile wlezie. Nawet są zadowoleni, muszę przyznać, że spoczko. Okej. A tu co? O kurde, tutaj też nie zrobiłem. Dobra, tu niech będzie, bo to dziwne było. No, jeżdżą, jeżdżą. Trochę się już tu zaczęły korki powoli tworzyć. Ale działają. To ci tak dzwonią. Okej. No nie ma jak tych ludzi tutaj zabrać niestety, a oni do cegielni nie pójdą pracować. To jest problem akurat. Ale z czasem, jak będziemy mieli więcej tych bloków i tak dalej, no to o, mamy 2,5 tysiąca ludzi. I w sumie to chyba tylko w tych Katowicach. Chciałem też zrobić urzędy. Też mi o tym pisaliście. I ja chętnie to zrobię, nawet w tym odcinku. Kurde. No chyba nie zrobię tego, bo... Czy ja mogę postawić? Nie, mogę, dobra. Tylko jakieś takie... w miarę małe. 25 tysięcy to kosztuje? Kurde. To trochę to kosztuje, muszę przyznać. Dobra, postawmy. Chociaż tutaj, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Bo na razie to w żadnym innym mieście tu nic nie funkcjonuje, także... No i dobrze, bo ja będę chciał je dopiero uruchomić jak, przynajmniej przemyśl tutaj z Sanokiem. Jak będziemy mieli tą rafinerię, rafineria też nas będzie tu dużo kosztowała. Ale wtedy będziemy mogli wysyłać za granicę i też mam nadzieję, że opracujemy jakoś to. Żeby najlepiej węzłem i wtedy się zacznie Bejlandu. Będziemy mieli naprawdę dużo forsy. Także myślę, że będzie z tym git. I co, ogarniają? No, już mamy 1/3, także nie, no powiem wam, że... Nie no, trochę tych ludzi tam pracuje mimo wszystko. I blisko to jest, także ładnie, ładnie. No dobra. Się zastanawiam, co byśmy jeszcze mogli dzisiaj tu ogarnąć, jak tam ten urząd. O kurde. To co to za ukryci są ludzie? Trochę tego nie ogarniam. W ogóle właśnie, czy my więzienie jakieś mamy? Kurde, nie pamiętam gdzie, czy ja robiłem w ogóle sąd jakiś. O, w mordę. No. Pewnie tutaj robiłem sąd. No właśnie. I przedawnione są te sprawy. Kurde. Niedobrze. Puuu. W ogóle jakim cudem tu jest ciepło? To akurat dziwne. Chyba temperatura po prostu, że... Cholerka. Niedobrze, niedobrze. Trudno. Na razie niech sobie to funkcjonuje. Bo jakbym to uruchomił teraz, to bym wszystkich ludzi bym musiał tutaj dawać. Mamy 46. Kurczę, żeby jakieś ciężarówki się mi odblokowały, no. No bo po 10 ludzi to przewozić, to jest tragedia. A znowu pociąg tutaj pchać, to też tego nie widzę. No dwie cegielnie na fulla, jak będą robiły, to będzie spoko. No tutaj magazyn też jest jakiś tam. Kurczę, nie myślałem, że nagle będziemy zarabiali z Wisełką aż taki handel. Cały czas myślę o tym Szczecinie, bo by się przydał. Nie ukrywam, bo byśmy mogli to spokojnie też wysyłać. O, tu nawet w Świnoujściu byśmy mogli, widzę, przesyłać trochę materiałów. A tu co jest? O, w mordę. No nie, no.
Co tu się odwaliło? No przecież to powinno być ok. Nie wiem, oczekują ode mnie, że im tu zrobię takie coś? Kurde, to jeszcze jest to. Ojej, dlatego z tymi pociągami to się tak nie pcham. No dobra. Kurczę, co za dziady, no. Tak chciałem, żeby to funkcjonowało dobrze. I co? Czemu nie chcecie tu jeździć? Nie ogarniam. Moc. Nie ma tu mocy. A też jakim prawem w ogóle? Jeszcze mogę wam zrobić w ten sposób. Wam tutaj o... podstację. Ej, serio, coś tu śmierdzi mi. Co jest? Kurde. No przecież to powinno śmigać normalnie. Dobra, jeśli nie tak, to może w ten sposób. No przecież to powinno by pójść. No co jest? Kurde, czy ktoś wie, o co z tym chodzi? Czy to jest pobagowane? Czy te tory... No nie wiem, niby tu... Kurde. Wykasowałem te. Tu. I tu, no. I... Czy ja tu się pomyliłem i walnąłem im złe tory? Czy co? Ej, no serio, bo tu coś mi nie pasuje. Jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. Weźmiemy sobie, tu zrobimy i tu. Nie wierzę w to. Poważnie, dałem tutaj złe tory. Musiałem przez przypadek, kurde, kliknąć z podkładem betonowym. I się przez to popsuło. Dobra, i ile taki jeden ładunek? Ja cię kręcę, niecałe 7000, no to słabo. To słabiutko. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Jakoś się to wszystko zwróci, tak myślę. Najwyżej będziemy tu pchali jeszcze więcej ludzi, bo w sumie idzie to słabiutko. Na razie tak mało co. Będziemy tu pewnie pchali z Wrocławia ludzi. Może się też ogarnie. Cieszy mnie to niezmiernie. O, no z tego to kasa będzie jakoś. Także na spokojnie. I jakbyśmy tutaj ogarnęli pociąg towarowy i byśmy to robili w ogóle na jeszcze większą skalę, to byśmy na tym naprawdę dużo zarobili i do Zgorzelca to wysyłali. No ale to zobaczymy, powiem wam. Może będziemy to, tutaj zrobimy jakieś takie... Chciałem też, żeby to w miarę było realistycznie, no ale zobaczymy. No. Możecie mi jeszcze pisać różne pomysły. W ogóle chciałbym... Muszę zobaczyć jakąś mapę w Polsce, gdzie jaki przemysł mniej więcej jest, żeby to ogarnąć też, bo jak nagle zbuduję tu w Katowicach wszystko, no to tak nie będzie za fajnie. No i liczę też, żeby pojawiły się nam nowe pojazdy, bo nie ukrywam, że z tym jest problem. Także no cóż, powoli się rozwijamy. Ważne, że kasa będzie płynęła, że jakoś tam powinniśmy dać z tym radę. Na razie tutaj poszły po prostu na budowę rzeczy. Tam też ogarnąłem. No wiecie, tam 7000, tam 20-30 parę. Na tym węglu też dostajemy 10 koła prawie, więc powiem wam, że nie powinno być tak źle. No. Jakoś to się powinno utrzymywać i z czasem się to ogarnie. No, a, no i plony, właśnie. Muszę pamiętać o tych plonach. Wtedy... Na Wielkopolsce właśnie trzeba by było gdzieś się tutaj koło Poznania zakręcić i może zrobimy coś grubego. Także co, jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. Śmiało też komentujcie, nowe osoby też zachęcam.
Zawsze gdzieś tam chętnie wykorzystam to do tutaj do gierki. No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka.